Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj wtorek. Pogoda taka w miarę, słoneczko nawet świeci. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy. Rzadko kiedy nagrywam na temat szkoleń, ponieważ już kiedyś mówiłam, że po prostu nie oglądam. Rzadko kiedy, naprawdę rzadko kiedy. Ale dzisiaj porozmawiam sobie. Właściwie Meksykano to nie jest temat szkolnej. No, był związany ze szkolną, ale już dawno nie ma nic wspólnego z Kononem i z Majorem. Dlatego porozmawiamy sobie dzisiaj o Meksyku, a właściwie o tym, bo wczoraj na live, w ogóle dzięki, że byliście, że sobie porozmawialiśmy. Ktoś zadał mi pytanie, ile może zarabiać Meksyk. I tak właśnie dzisiaj sobie przeanalizuję i tak moim zdaniem, ile on może, dlaczego on musiał iść do pracy, ile może zarabiać na dzień dzisiejszy, skoro musiał iść do pracy. Czyli nie są to aż tak duże pieniądze. I teraz słuchajcie. Co ja o tym sądzę? Pierwsza sprawa jest taka, że jeżeli masz kanał już długi, długi czas, on już miał chyba z 2 czy 3 lata ten, bo jakiś tam wcześniejszy chyba też mu kiedyś zbanowali, to liczy się systematyczność wrzucania filmów. On jak miał ten kanał, gdzie miał już ponad 40 tysięcy subskrypcji, codziennie wiadomo, że wrzucał po kilka filmów. Wyświetlenia miał różne. Kiedyś miał większe, jak chodził na szkolną. Ostatnimi czasy, w ogóle jak zrezygnował ze szkolnej, to te wyświetlenia były coraz mniejsze, coraz mniejsze. Teraz już były takie rzędu, powiedzmy 3000, 5, 7, zależy, tak? Zależy jaki temat. Czasami też 2000. I to wcale nie są aż takie duże wyświetlenia. To znaczy kwestia jest systematyczności. Jeżeli wrzucasz codziennie film, to te algorytmy rosną. Czyli jeżeli on już 2 lata wrzucał systematycznie filmy, więc te algorytmy mu rosły. Jeżeli wrzucasz, nawet jeżeli tam mało zarabiasz, to cały czas ta stawka idzie do góry z tych filmów. Nie idzie w dół. Jeżeli robisz przerwę, tak jak ja na przykład robiłam przerwy, to powiedzmy masz 100 zł za te filmy. Nie nagrywasz kilka dni, to już po kilku dniach już spada ta kwota. Czyli trzeba być systematycznym. Nawet wrzucasz byle jaki film, masz ileś tam wyświetleń, ale tam powiedzmy o tą złotówkę, 2 złote idzie do góry, żeby tylko nie spadało. Także liczy się systematyczność. Jeżeli on, podejrzewam, że na tych filmach, no i też kilka dziennie wrzucał, nie miał jakichś tam mega dużych wyświetleń już teraz ostatnimi czasy. Podejrzewam, że samych reklam z wyświetleń mógł mieć, takie jest moje zdanie, do 1000 zł z tego. Tak mi się wydaje, że około 1000 zł. Może 1500, zależy, nie? 1000-1500, myślę, że nie więcej, jeżeli chodzi o takie wyświetlenia, bo fakt faktem, no ja tam jestem w ogóle małym kanałem, ale na przykład w tym czasie, kiedy ja założyłam kanał, w styczniu, kiedy jeszcze nagrywałam o szkolnej, już kiedyś Wam o tym wspominałam, to nie wiem, czy widzieliście ten film, zarobiłam przez cały rok 473 zł z tych śmiesznych reklam. W styczniu, kiedy nagrywałam o Majorze i o Kononie, to był najlepszy mój miesiąc, wtedy jeszcze, kiedy gadałam o szkolnej. Przez cały miesiąc, gdzie wyświetlenia miałam bardzo podobne do Meksyka, też miałam po 5, 3, 8 tysięcy, zrobiłam 148 zł tylko z reklam. Za cały miesiąc 148 zł. Ponieważ on tych film, ale ja też pewnie tam robiłam może jakieś przerwy, nie pamiętam już teraz, co było w tamtym roku. Wiem tylko, że to była największa kwota, którą zarobiłam w danym miesiącu. 148 zł, ale że on codziennie na bieżąco, on też jest tego świadomy, że codziennie trzeba wrzucać. Podejrzewam, że mimo wszystko większe, o wiele większe, no i też ma, no większe już ma teraz. Ja już w ogóle mam mniejsze wyświetlenia, przez to, że nie gadam o szkolnej. Podejrzewam, że on ma, miał wtedy około 1000-1500 zł z tych wyświetleń. Po tym, jak zrezygnował ze szkolnej, czyli te właśnie ostatnie, ten czas, kiedy już nie nagrywał szkolnej.
z tych wyświetleń na tym starym kanale. A co może być na tym nowym kanale? Moje zdanie jest takie, po pierwsze, jak zakładasz kanał, wiecie, jak to się wolno rozwija? Zanim, kurde, te algorytmy zaczną działać. Mówię, ja na przykład teraz 2 miesiące zrobiłam przerwy, czyli po 2 miesiącach zaczęłam nagrywać filmy. Nagrywam od 2-3 tygodni, tak? Jak wrzuciłam pierwszy film 3 tygodnie temu bodajże, miałam 6 zł. Zobaczcie, ile ja musiałam, tylko że ja mam tam wyświetlenia po 200, ile? 200, 300, nie? Zobaczcie, ile ja musiałam filmów nagrać do dzisiaj, przez te 3 tygodnie i mam dzisiaj na koncie 94 zł za reklamę. To zobaczcie, jak to wolno idzie. No fakt faktem, no ma ciut większe wyświetlenia, ale nie jakieś takie mega. Także moim zdaniem na dzień dzisiejszy z tego nowego kanału, zanim on się bujnie, zanim znowu załapie te algorytmy, bo to chodzi o tą systematyczność, teraz może zarabiać może, nie wiem, z 200 zł, 200, 300 na nie wiem, nawet chyba jeszcze miesiąca, nie, on nie ma chyba nawet miesiąca, czyli jeszcze tak naprawdę nic z tego nie zarobił, to podejrzewam, że nie wiem, 200-300 zł może na tych reklamach, ale trzeba też dodać, 8 razy w miesiącu robię live'y, tak? Czwartek, niedziela, czyli powiedzmy 8 razy. I zawsze ma około 400 zł, czyli osiągnie ten cel. Czyli zarabia około 3. Więc podejrzewam, zależy, no czasami ma ten cel, a czasami nie. Bo też już coraz mniej chyba mu wpłacają. Ale zazwyczaj się kręci koło tej kwoty. Więc mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy jego zarobki są, może zarobić czasami 2,5, 3 tysiące, może ciut więcej. Czyli moim zdaniem reklamy plus wyświetlenia, z tego są marne pieniądze, grosze przy zakładaniu, przy nowym kanale, zanim to wszystko się bujnie. I tak nie będzie ten, bo nie ma jakichś tam nie wiadomo jakich wyświetleń, nie ma takich jak na przykład na Mlecznym po 20-30 tysięcy. Tam będzie naprawdę mało z tych reklam, czyli to jest, są po prostu nic nie zarabia na razie, praktycznie 200-300 zł moim zdaniem. No tyle co z tych live'ów, ale trzeba też brać pod uwagę to, że no Tipli bierze też sobie jakąś prowizję, tak, za wpłaty, za donaty, za jakieś tam przelewy, za blika, to małe są jakieś kwoty, 5% bodajże. Natomiast jak SMS-a na przykład wyślesz, to połowę kwoty Ci zabiera. SMS to jest największa prowizja. Na przykład wpłacisz dychę, to 5 zł dostajesz tylko. Także to jest po prostu, jeżeli chodzi o SMS. No ale większość tak robi przelewy, więc to akurat, jeżeli chodzi o te kwoty z tych donate'ów, to tam myślę, że mało tam tej prowizji, nie? No i te wpłaty na czacie. Jak macie te wpłaty na czacie, przynajmniej ja z moich obserwacji, to też są tragiczne, bo na przykład ktoś Ci wpłaci powiedzmy, nie wiem, 10 dolarów, to masz 40 zł, to na przykład dla YouTube jest 45%, dla mnie 55%, czyli ja dostaję też lekko ponad połowę tej kwoty, czyli nie wiem, z 40 dostaję powiedzmy 20, 22 zł, czy tam ileś. Czyli tam też jest bardzo, bardzo dużo zabiera YouTube. Z tych takich, wiecie, super czatu, super naklejki. No i tak to wszystko wygląda. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy zarabia... No ten kanał, zanim się bujnie, to jeszcze trochę. No i z tych donate'ów ma, no, zazwyczaj ma ten cel. Czyli myślę, że około trójki ma na miesiąc. Z tego całego... Kanał plus 8 razy w miesiącu, ile 8 razy w miesiącu zrobi sobie live'a. Tak samo wszyscy się, słuchajcie, cieszyli, że Meksyk, że kurczę, bo stracił kanał. Ale zobaczcie sami, czy on miał 40 tysięcy subskrypcji, czy miałby, nie wiem, 10 tysięcy subskrypcji, teraz ma 2 tysiące subskrypcji, to i tak ogląda go taka sama ilość ludzi, widzów. Wtedy go oglądało na live'ach około 200-300, teraz też, bo widziałam ostatnio około 200-300 osób. To nie ma znaczenia subskrypcje. I tak zawsze miał uzbierane mniej więcej w granicach tego celu i teraz też ma takie same kwoty zarabia. Także ilość subskrypcji moim zdaniem w ogóle nie przekłada się na oglądalność. Jak będą chcieli, to i tak będą oglądali bez subskrypcji i tak. Ja nawet widzę po sobie, że na przykład u mnie jest tak, 80 od samego początku, 80% niesubskrybujących ogląda, 20% subskrybujących. Tak to wszystko wygląda.
No. Także i takie jest moje zdanie. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy z reklam tych śmiesznych i z tego zarabia bardzo mało, pewnie około 200-300 zł będzie zarabiał na miesiąc. Może później trochę się to bujnie. Wcześniej na pewno miał, myślę, że z około tysiaka, może do 1500 plus te live'y, a teraz około trójki, myślę. No. Wtedy może miał około czterech. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mogę się mylić, może jest to mniej nawet. No bo jeszcze też, no w sumie trzeba odliczyć tam podatek, faktycznie jeszcze podatek. Jeszcze kolejna rzecz, że on pewnie się rozlicza rocznie. Czyli teraz na przykład na koniec, pewnie w następnym roku wyjdzie mu, też będzie musiał podatek od tych wszystkich, jak to się mówi, od tych wszystkich live'ów, nie? Czyli powiedzmy jak 3000 na miesiąc live'ów, to jest 12 razy 3, to jest 36, powiedzmy tysięcy zarobił. Nie, źle liczę. 8 razy 32, 3, 2, około, no dobra, około 3000 razy 12. To jest około 36 tysięcy, no i z tego też pewnie będzie musiał podatek. Nie wiem, jaki tam jest dokładnie odliczyć sobie, będzie musiał zapłacić, nie? Od tej kwoty. Jeżeli oczywiście on chyba pewnie rocznie, bo nie ma działalności. Będzie musiał odliczyć od dochodu, od przychodu. No i tak to słuchajcie jest. Także myślę, że około trójki na dzień dzisiejszy zarabia. I myślę, że tu bardziej z samych donatów. Jeżeli chodzi o filmy, to na razie kiepsko. Dobra, trzymajcie się. Nie wiem, co o tym sądzicie, także piszcie w komentarzach, bo wy lubicie takie tematy. Pozdro, miłego dzionka, pa!